Witam Was na kolejnej Biznesmani, w kolejnym odcinku na kanale Biznesmani. Jak widzicie, dzisiaj nie jestem sam, jestem z gościem, z moim gościem. Moim gościem jest Łukasz Nowakowski, mój wspólnik w kilkunastu firmach, biznesach, działalnościach, w różnych branżach tak naprawdę. Łukasz jest naszym CFO, czyli Chief Financial Officer. W Polsce jest to dyrektor finansowy, czyli osoba, która zajmuje się finansami. Różnymi finansami, o tak to bym nazwał, różnymi finansami, w różnym zakresie. Nie będziemy tutaj analizować tego, czym się dokładnie zajmujesz, bo jest tego bardzo dużo, ale chcemy dzisiaj zaprosiłem Łukasza, ponieważ wiele osób pyta o to, jaką działalność otworzyć, jaki typ działalności organizacyjną, jaką formę, o to może nazwę tak jak poprawnie powinno być to nazwane, jaką formę organizacyjno-prawną działalności ktoś powinien wybrać na samym początku, kiedy jest się nowym przedsiębiorcą. Mówimy tutaj o nowym biznesie, nowy przedsiębiorca chce otworzyć własną firmę i teraz jaką formę działalności powinien wybrać. I Łukasz jest w tym ekspertem, jest też również osobą, która zarządza firmą XR Finanse. Jest to nasza działalność, to jest akurat spółka z o.o., ale ta działalność, o tym może powiemy troszeczkę później na samym końcu, czym się zajmuje, ale tam właśnie zajmujemy się obsługą firm, obsługą przedsiębiorców. No i wiem, że jesteście, ty i twój zespół i nasz zespół, jesteśmy zaangażowani praktycznie codziennie w wybieranie formy działalności dla nowych przedsiębiorców, ponieważ tym też się zajmujemy. Więc dzisiaj, Łukasz, tak najprościej, jakbyśmy mogli to wytłumaczyć nowym przedsiębiorcom, ktoś chce otworzyć nowy biznes, otworzyć firmę, ma jakiś tam pomysł i teraz zastanawia się, jaką działalność powinien wybrać. No jest kilka różnych opcji. Chciałbym, żebyś ty tutaj, no wspólnie pewnie o tym sobie podyskutujemy, ale chciałbym, żebyś tutaj mógł komuś doradzić. Jeżeli miałbyś komuś doradzić, nowemu przedsiębiorcy, który dopiero zacznie działać w biznesie, ma jakiś pomysł, chce otworzyć firmę, co powinien zrobić? Jaką działalność? Okej, więc na pewno słyszycie Państwo o wielu różnych formach organizacyjno-prawnych i która jest lepsza, którą powinniśmy dostosować tutaj do naszego biznesu, który będziemy zaczynać. Oczywiście słyszymy spółka cywilna, spółka z o.o., spółka kapitałowa czy spółka osobowa. O, te nazwy oczywiście nie mając takiego przystosowania, jakby zaplecza akademickiego, mogą się troszeczkę mieszać, więc ja w bardzo prosty sposób dzisiaj będę chciał wytłumaczyć Wam, jak i pewnie tutaj Łukaszowi, zresztą on dobrze wie, jak to wszystko działa, ponieważ mamy tych spółek. Będziesz mi tłumaczył, jakbym po prostu o tym nie wiedział i widzowie również będą z tego mieli dużą korzyść. Czyli tłumaczmy to tak, jakbyśmy tłumaczyli nowemu przedsiębiorcy. Dokładnie. Dokładnie. Więc wymieńmy sobie może na początku, jak to tak od najprostszej formy idzie. Więc mamy jednoosobową działalność gospodarczą. No to nie jest spółka, tylko mamy osobę, która sama prowadzi działalność, jest zarejestrowana w CEIDG i sobie po prostu działa w jakiejś branży. Natomiast, tutaj przerwać jeszcze Ci, ta osoba, która otwiera jednoosobową działalność, może zatrudniać zespół, może zatrudniać ludzi. Może rozwinąć jakiegoś tam, powiedzmy, bezpiecznego rozmiaru biznes. Też powiemy w dalszej części o odpowiedzialności, gdzie taka firma powinna przekształcić się na przykład w spółkę kapitałową, w spółkę z o.o. Kolejna, powiedzmy, jest to spółka cywilna, czyli mamy już dwóch przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność, którzy działają, prowadzą jakiś wspólny biznes na podstawie umowy cywilnoprawnej, czyli mamy jednoosobową działalność, drugą razem tworzą spółkę cywilną. Kolejna, powiedzmy troszkę bardziej skomplikowana, to spółka jawna. Trudno rozróżnić, dlaczego spółka cywilna, czym różni się od spółki jawnej. Powiedzmy, że ma numer w KRS-ie i może ma troszkę taką bardziej sformalizowaną postać, może troszeczkę więcej. I to też by były spółki osobowe, czyli są osoby, są jakby przedsiębiorcami. I osobowo są odpowiedzialni za swoją zobowiązania, działalność. Za zobowiązania tych prowadzonych działalności.
Z drugiej strony mamy spółki kapitałowe. Czyli jeszcze może tutaj zrobię pauzę, czyli jedno przedsiębiorca otwierający własny biznes, mały biznes, jest to jedną osobą działalność. Oczywiście on może również otworzyć spółkę ZO, zatem do tego zaraz dojdziemy. Lub dwóch wspólników, lub więcej wspólników, spółka jawna lub cywilna. Tak jest. Również odpowiedzialność osobowa. Osobowa. Kolejny etap, już bardziej zaawansowane formy, to jest spółka na przykład ZO, czyli sama nazwa ZOO z ograniczonym ryzykiem, z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli mówimy tu o tej odpowiedzialności już właśnie podmiotu, który przyjmuje formę organizacyjno-prawną. Jest, po prostu posiada swoją osobowość prawną, więc no to jakby trzeba sobie to wyobrazić jako osoba trzecia, która powstaje w obrocie. Jeszcze tylko tutaj dodam, skoncentrujmy się może na tych, które wymieniłeś. Ja wiem, że jest jeszcze spółka akcyjna, ja wiem, że spółka komandytowa. Dla nowych pewnie przedsiębiorców one na tą chwilę no, może mogą analizować i nabywać trochę więcej informacji o tym, bo może im się to przyda w przyszłości, ale jakby, żeby nie przedłużać dzisiejszego odcinka, skoncentrujmy się na powiedzmy jednoosobowej działalności, spółkach cywilnych i ewentualnie spółce ZO, no, która też jest jakby nie było popularna dla nowych przedsiębiorców, w zależności też od typu biznesu. Tak jest. Więc tak jak Łukasz powiedział, w zależności od branży, w jakiej będziemy otwierać ten biznes, tak czy inaczej większość nowych przedsiębiorców i tak otworzy jednoosobową działalność. Jest to najszybszy proces, praktycznie z dnia na dzień możemy zarejestrować się tutaj w CIDG i zacząć uzyskać odpowiednie numery, numer NIP, REGON i jesteśmy w stanie prowadzić taką działalność. I tak jak przychodzą do nas nowi przedsiębiorcy, do XF Finanse, chcą uruchomić działalność, mają jakiś pomysł na biznes, oczywiście w większości przypadków, powiedzmy 90%, będą to jednoosobowe działalności, ponieważ taką działalność w późniejszym etapie, jeżeli ta firma będzie nam się rozwijać, obroty będą rosły, jesteśmy w stanie przekształcić w bardziej złożoną formę, na przykład spółkę ZO. No też taka jednoosobowa działalność, jeżeli jedna osoba prowadzi działalność i postanawia dołączyć do siebie wspólnika, też jest to możliwe. Nie jest to łatwe, ale możliwe. Ale mogą te dwie osoby otworzyć spółkę cywilną. Dodatkowo cywilną, tak? Na czyli przykład. Jednoosobowa działalność na podstawie umowy, tak, tworzą spółkę cywilną i mogą wspólnie działać, otworzyć wspólny biznes, a ta jednoosobowa działalność może się przydać do różnych innych biznesów, działalności, tak? Bo tak naprawdę taki przedsiębiorca, który ma jednoosobową działalność, on może działać w różnych branżach, jakby nie było, tak? Bo jest, używa. W zależności od PKD, jaki mamy przypisane. Ma tam powiedzmy jakieś wiodące PKB, ale ma dopisane różne inne, więc może sobie prowadzić różnego rodzaju jakieś poboczne działalności. Więc załóżmy dla przykładu, jestem osobą i chcę założyć firmę budowlaną, będę przyjmował jakieś tam pojedyncze zlecenia na sam początek, jak najbardziej jednoosobowa działalność, czy też, nie wiem, w branży gastronomicznej chcę otworzyć restaurację, będę tam sam pracował. Mała restauracyjka. Mała restauracja, również będzie to jednoosobowa działalność. I ja bym jeszcze tutaj chciał przerwać. Bo mówiłeś o tym, jak łatwo jest założyć taką firmę, praktycznie robimy to w tym samym dniu, NIP, REGON, czy tam z dnia na dzień jesteśmy w stanie to zrobić, łatwo założyć konto bankowe i ogólnie powiedz też, jeśli chodzi o koszty prowadzenia, nawet raz, że rachunkowości, dwa, obsługa konta bankowego, czy łatwy pewnie przepływ gotówki, wpłaty, wypłaty, to też jest ważne, pewnie wielu widzów będzie miałoby pytania odnośnie tego również. Ok, więc osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z przedsiębiorczością, no zakładamy, że nie mają doświadczenia w takiej administracji zarządzania biznesem, więc jak najbardziej ta forma pozwala osobom zdobywać wiedzę, uczyć się, ale też nie jest jakby tutaj obwarowana różnego rodzaju restrykcjami od strony ustawodawcy, więc wpłaty, wypłaty swobodne na konto. Możemy to konto praktycznie traktować, jakby to było takie nasze prywatne konto, tak, ponieważ jest. Sprzedaż tak czy inaczej zostanie zaewidencjonowana fakturami sprzedaży, a to, co dzieje się na rachunku bankowym, nie musi dokładnie zgadzać się ze sprzedażą, którą będziemy deklarować później, tak, w naszej książce przychodów i rozliczeniu. Czyli tak, żeby widzom wytłumaczyć, konto jednoosobowej działalności, wiadomo, sprzedaż, wpływa,
Natomiast jeżeli sprzedaż jest generowana może online, gotówkowo, jakkolwiek, czy przelewami, to możecie swobodnie zanosić pieniądze do banku i po prostu je wpłacać. I to konto bankowe może być również używane na prywatne wydatki, po prostu na utrzymywanie swoich kosztów, nie tylko utrzymywania biznesu, ale również takich zwykłych, codziennych kosztów rodzinnych, bym je tak to nazwał. Tak, tak jest, tylko też często osoby, które są nowe w biznesie, no nie zdają sobie sprawy czasami, czy pewne koszty mogą być kosztami biznesu. No często jest to takie rozgraniczenie, koszty prywatne, koszty firmowe. No my tutaj jako księgowi musimy pomagać, służyć radą. Oczywiście, ja nawet, żeby ktoś też tego nie rozumiał, nie chodzi o to, żeby koszty, które wygenerowane są w swoim, nie wiem, gospodarstwie rodzinnym, będą ewidencjonowane w działalności, tylko mówię o to, tutaj chodziło mi o to, że te pieniądze, które znajdują się na koncie firmowym jednoosobowej działalności, mogą być użyte, żeby zapłacić, nie wiem, idziesz do sklepu i po prostu robisz zakupy i płacisz. Oczywiście to nie jest koszt biznesu, ale jesteś w stanie użyć tych pieniędzy i zapłacić. Dokładnie tak. I nic się wtedy nie dzieje. Ale tu już chciałem jako taką podpowiedź o tym wspomnieć. Koszty biznesu to koszty biznesu. Dokładnie tak. One muszą być stricte związane z prowadzoną działalnością. Kolejnym elementem byłaby, powiedzmy, spółka cywilna, gdzie bardzo podobnie to działa. Tylko że mamy jeden NIP dla tej działalności, ale dalej i osobne konto już dla spółki cywilnej, co nie zmienia faktu, że dwóch wspólników działających na podstawie umowy spółki cywilnej mogą mieć też swoje prywatne konta, więc rozliczenia są różnorakie. Tutaj też jesteśmy w stanie doradzić, powiedzieć, jak wspólnicy mogą się wspólnie rozliczać w takiej spółce cywilnej. Wróciłbym tutaj do spółki ZOO jeszcze, ponieważ te działalności, o których mówiliśmy, jednoosobowa działalność, spółka cywilna, bardzo proste rozliczenia, duża swoboda, książka przychodów i rozchodów, ale pewne branże, powiedzmy, pozwalają na to, żeby użyć tej formy. Natomiast są branże, które nawet przy małych rozmiarach, też mając tutaj doświadczenie, prowadząc kilka firm, powiedzmy, w branży IT, poleciłbym rozpocząć od spółki ZOO, ponieważ w branży IT, nie wiem, sprzedając jakiś produkt online i tylko online, czy to będzie program komputerowy, czy to będzie, nie wiem, współpraca tylko aplikacja z Allegro, czy aplikacja, no tutaj nie ma żadnego obrotu gotówką, więc od razu nic nie staje na przeszkodzie, żeby założyć spółkę ZOO. Oczywiście ona jest troszeczkę trudniejsza w obsłudze, ale my tutaj jako XF Finanse służymy radą i pomocą. I biznes ten ma tendencję do bardzo szybkiego wzrostu, do bardzo szybkiego rozwoju. Budując tradycyjny biznes, na przykład firmy budowlanej, powiedzmy, że on tak bardziej fizycznie namacalny, schodzi troszkę dłużej. Otwieramy na przykład jedną restaurację, później kolejną. Budujemy stabilny biznes. Natomiast w branży IT, jak wiemy, mamy, nie wiem, mamy Netflixa, mamy Facebooka, mamy inne firmy, wiemy, jak one szybko się rozwijały, do jakich rozmiarów urosły, więc tutaj jak najbardziej, mając doświadczenie też w tej branży, polecałbym od razu rozpoczęcie od spółki ZOO kapitałowej, ponieważ w pewnym momencie możemy mieć potrzebę, nie wiem, wprowadzić dodatkowego wspólnika, sprzedać jakieś udziały, wprowadzić dodatkowego inwestora, więc jest to dużo bardziej swobodne, no bo, ponieważ mamy osobny twór, który może te udziały sprzedać i jakby nic się nie zmienia. Dalej prowadzimy firmę pod nazwą jakiejś spółki. Lub po prostu ZOO. Ktoś będzie, nie wiem, większy podmiot, będzie chciał przejąć lub kupić całą spółkę ZOO. I wtedy tylko to jest praktycznie proces formalny z dokumentami, no i oczywiście wycena i wszystkie te procedury, natomiast jest to dużo prostszy proces, kiedy jest to faktycznie spółka ZOO. Łukasz, czyli tak podsumowując, zakładam firmę, jestem jednoosobowym przedsiębiorcą, który chcę otworzyć małą firmę budowlaną, co byś polecił? Na przykład jednoosobowa działalność. Budka z kebabem. Jak najbardziej jednoosobowa działalność. Pośrednictwo
w jakiejś sprzedaży stacjonarnej, nie wiem, może jakieś nieruchomości? Może to być na początek jednoosobowa działalność, a później, jeżeli urośnie to do większych rozmiarów, możemy na przykład przekształcić w spółkę z o.o. Ale jeżeli chodzi o na przykład startup IT, jakiś technologiczny, aplikacja, jakaś platforma, no to pewnie poleciłbyś spółkę z o.o., tak jak o tym mówiłeś. Okej. Okay. Moi drodzy, Łukasz Nowakowski, CFO Extreme Fitness Gyms, jak również współzałożyciel, współwłaściciel wielu innych działalności w różnych branżach. Na koniec Łukasz, XF Finanse, jest to nasza firma działająca już od jakiegoś czasu. Coraz więcej, mamy coraz więcej firm, osób, które obsługujemy w różnych branżach i różnych działalnościach. Praktycznie we wszystkich tutaj, które, nie praktycznie, tylko we wszystkich tutaj, które żeśmy wymienili. Powiedz tak jeszcze w kilku zdaniach na koniec, ponieważ wiele osób też pyta o polecenie dobrej firmy, która obsługuje księgowość, która obsługuje jakieś elementy finansowe, budżetowanie. Czym dokładnie zajmujemy się w XF Finanse i w czym możemy pomóc nowym, jak również nie tylko nowym, również doświadczonym przedsiębiorcom i firmom? Okej. Okay. Tradycyjne biuro rachunkowe, które możemy, powiedzmy, spotkać na naszym tutaj lokalnym rynku, bo też na większość przypadków tutaj obsługujemy firmy lokalnie, ale też mamy firmy z nadmorza i jakby z całej Polski. Tradycyjne biuro świadczy przeważnie usługi z rachunkowości finansowej, czyli mówimy rozliczenia podatków, obsługa spółek, o których wspomnieliśmy, czy jednoosobowej działalności, więc typowa taka działalność polegająca na kadrach i płacach, podatkach, VAT, PIT, to co widzimy po prostu w ogłoszeniach. My tworzymy, tak jak i wszystkie nasze firmy, chcemy, żeby te firmy czymś się wyróżniały, żeby one były inne, więc my dodatkowo świadczymy usługi rachunkowości zarządczej, czyli to, co Łukasz wspomniał, budżetowanie, prognozy, wdrażanie procesów, które pozwalają nam kontrolować biznes, czyli różnego rodzaju arkusze kalkulacyjne, które tworzone są specjalnie pod dany biznes. Najpierw musimy zrozumieć specyfikę takiego biznesu, zagłębić się w działanie takiego biznesu i przygotować pakiet dokumentów, które pozwolą nam kontrolować taki biznes, podejmować decyzje związane z przyszłością. Więc tradycyjne biuro rachunkowe jakby raportuje przeszłość, liczy podatki, oczywiście to też robimy. Dodatkowo nas interesuje przyszłość, jak my możemy pomóc przedsiębiorcom w rozwoju ich biznesu, w jakby braniu ich biznesu do kolejnego poziomu. To jest to, co nas wyróżnia i tym też chcemy dodatkowo tutaj pomagać przedsiębiorcom na lokalnym, jak i nie tylko lokalnym rynku. Oczywiście te projekty są troszkę bardziej skomplikowane, więc musimy indywidualnie rozmawiać z przedsiębiorcami, dopasować ten projekt do możliwości. No i wtedy bierzemy takie prace i nad nimi też działamy. Ja tak dla przykładu pamiętam, kiedy może kilka tygodni temu wyszedłeś ze spotkania z potencjalnym klientem XF Finance, który już jest klientem tak naprawdę i mówiłeś, no kolejny przedsiębiorca, który prowadzi już biznes kilka lat i niewiele zarabia. I to nie jest jedyna osoba, jedyna firma, jest to bardzo częsty przypadek, kiedy po prostu przedsiębiorcy prowadzą biznes i nie są w stanie powiedzieć, ile ten biznes zarabia, ile wygenerował zysku na koniec miesiąca, miesiąc, ponieważ nie używają narzędzi, nie mają takiej akurat wiedzy i tego nie stosują tych zasad, które my stosujemy w naszych firmach, jak również w firmach, z którymi współpracujemy, które obsługujemy. Moi drodzy, wrzucam link, pod tym wideo znajdziecie link XF Finanse. Możecie kliknąć na link, sprawdzić dokładnie, czym się tam zajmujemy. Jest tam kontakt, mail, telefon, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, aby zrobić taką analizę swojego biznesu, aby porozmawiać z konsultantem i dowiedzieć się więcej, w czym możemy Wam pomóc w biznesie. Jeżeli jeszcze nie zacząłeś biznesu, nie otworzyłeś firmy i szukasz firmy, która Ci w tym pomoże, założyć Ci firmę, może też tak być, założyć firmę, poprowadzić Ci księgowość, rachunkowość, pomoże analizować budżet i zrobić różnego rodzaju prognozy, przekaże arkusze, różnego rodzaju narzędzia, no to służymy pomocą. No i tyle na dzisiaj. Dzięki Łukasz za obecność i moi drodzy, takich gości jak Łukasz, no będę zapraszał do Biznesmani też raz na jakiś czas, tak żebyście
mogli mieć też inny pogląd eksperta w innych działach, również w innych branżach tak naprawdę. Także pozdrawiam i do następnego.